oni myślą, czy oni myślą, że poznali mnie? Czy oni wiedzą, że te słowa ranią mnie? Te słowa ranią mnie, te słowa ranią mnie. Dni Jaworzna 2023 w niedzielę 18 czerwca to wydarzenia na stadionie Azotani. Organizator, Miejskie Centrum Kultury i Sportu, zaprosił na 3 koncerty. Jako pierwsza na scenie pojawiła się Vicky Gabor, 16-letnia wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Na widowni dzieci, nastolatkowie i dorośli, wszyscy bawili się dobrze. W internecie prezentuje się Vicky Gabor jako polską piosenkarkę pochodzenia romskiego. Jej sukcesy więc natychmiast stają się jasne. Romowie wszak mają muzykę we krwi. Czy przytrafiło się artystce takie prawdziwe romskie muzykowanie z piękną muzyką Romów w barwnych kostiumach? Pytamy z ciekawością. Ja w ogóle często akurat, my w domu śpiewamy i w ogóle każdy tam gra u nas, więc było bardzo dużo razy, kiedy tańczyli w ogóle w strojach i mogłam oglądać i śpiewać razem z moją rodziną, więc często się u nas to zdarza. Praktycznie w święta też się znajdujemy, wszyscy śpiewamy, więc jakby... Tak. Czy grając koncert sztywno trzyma się artystka ustalonej kolejności utworów, czy też przydarza jej się nieoczekiwana zmiana planów, zależna od jej nastroju lub atmosfery na widowni? Raczej tak, ja nie lubię powtarzać wszystkiego, w sensie jeden do jeden, bo dla mnie to jest bardzo nudne. W sensie, jeżeli mam koncert, to myślę, że to powinien wszystko lecieć na freestylu i to, co po prostu wychodzi, no to niech wyjdzie. No i też jakby zawsze jest inna publiczność, zawsze chcą coś innego, więc jakby dla nich jest ten koncert, więc chcę, żeby oni... No, po prostu byli szczęśliwi, żeby dostali to, co chcą, więc zmieniamy czasami, no. W 2019 roku Vicky Gabor znalazła się w finale drugiej edycji The Voice Kids. Może w najbliższych planach artystka ma jakiś szczególny, prestiżowy konkurs muzyczny? Na razie nie myślę o żadnych konkursach. Skupiam się na tworzeniu muzyki i ostatnio wydałam mój najnowszy single Stop Playing Games. Dużo teraz piszę. A jeżeli chodzi o konkursy, to myślę, że w przyszłości. Na zakończenie rozmowy miłe pozdrowienia dla widzów jaw.pl. Siemka, tu Vicky, pozdrawiam wszystkich widzów jaw.pl. Buziaki!